noc, leżę jeszcze oczy mam otwarte. Wydaje mi się, że było strasznie cicho. W pewnym momencie cały pokój wypełniło światło, jakby ktoś na potencjometrze, na dimerze, w ciągu 1,5 sekundy od 0 do 100 wypełnił cały pokój. Cały pokój zniknął w tym blasku. No i też światło zniknęło. Ja byłem przerażony. Leżałem po prostu wystraszony, nie mogłem się ruszyć. To nie był koniec atrakcji. Zdarzyło się coś jak po prostu z taniego horroru. Po tym świetle, jakieś, nie wiem, 5-10 minut później, słyszę nad moją głową w te okno pukanie. Miarowe, głośne pukanie. Może ja panu to pokażę, jak w samochodzie, więc nie mam tu okna, ale coś ten deseń. To było bardzo mocne. Ja się bardzo cieszę, że stałem tyłem do tego okna, bo gdybym ja tam ujrzał jakąś rękę, jakąś postać, to obawiam się, że mój stan psychiczny by się bardzo pogorszył.